Witam w kolejnym odcinku 7 Days to Die Undead Legacy. Mamy kolejne dni. Chcę zrobić misję z wykopaniem zapasów. I oczywiście po drodze od razu natknąłem się na wędrującą hordę. Bo tutaj się nic nie da zrobić szybko, łatwo i prosto. Oczywiście skacząc gdzieś koło swojej bazy spadłem z tej wieży, połamałem nogi, więc też mobilność prawie żadna. Tam jeszcze jakiś piesek widzę dziki. Się przyplątał, atakuje tych zombiaków, więc mi trochę pomoże. Może go nawet ubiją, to będzie mięcho za darmożkę. Ale właśnie chciałem wam pokazać jedną tą misję z wykopaniem zapasów, bo jej jeszcze nie mieliśmy. I schemat tego tygodnia się nie zmienia, czyli przynajmniej jedna misja dla handlarza dziennie i zbieranie surowców. Będę też poszukiwał cegieł, bo będą mi potrzebne i z tego co widziałem najprościej jest zdobyć, rozwalając takie palety z kamieniami, z tego wypadają cegły, więc mam nadzieję, że na mieście gdzieś jak będę szukał różnych rzeczy, to uda mi się je gdzieś namierzyć w którymś dniu, bo są potrzebne do bodajże albo do pieca, albo do kuźni, do czegoś tam są te cegły potrzebne. Oczywiście potrzebuję cały czas dane badawcze pozyskiwać, czyli może się wybiorę gdzieś na mieście, znajdę jakąś bibliotekę, księgarnię, coś w tym stylu, żeby tam powinno mi się udać znaleźć sporo tych receptur, książek. Mam nadzieję, że temat będzie zamknięty. No w tej misji filozofii dużej nie ma, trzeba kopać. Najpierw usunę sobie to drzewo. Trzeba kopać w ziemi na 3-4 kratki w dół maksymalnie. Głębiej się raczej te skrzynki nie znajdują. Po każdym czasie wykopania, usunięcia jakiejś części ziemi, od czasu do czasu ten krąg nam się zawęża, więc zbliża nas to do skarbu. I tutaj pewnie jest taka opcja, że właśnie przy każdym zawężeniu kręgu będą nam się pojawiały 2-3 zombiaki koło nas, więc trzeba na to uważać, bo jak będziemy gdzieś w dole, no spadną nam na głowę i kłopoty są gotowe w tym momencie. Zobaczymy, jak to pójdzie w tym przypadku. Mam tam trochę kratek, ale znowu przez tą rozwaloną nogę, no nie będę w stanie energicznie skakać, więc muszę to jakoś sprytnie wymyślić, żeby mnie czasem nie topadły, jak będę w tym dole. Kopanie idzie opornie długo, natomiast glina mi się przyda na pewno, bo tak jak mówiłem, od razu zlecam tam przy tej małej stacji benzynowej produkcję gwoździ, produkcji drewnianych tych skrzynek budowlanych i tych kamiennych bloków budowlanych, bo trzeba powoli myśleć o przeprowadzce do nowo wybudowanej bazy. Plan jest taki, żeby robić tą bazę w przyszłym tygodniu, a tą hordę przeczekać jeszcze w tym młynie. To jest albo młyn, albo fabryka cementu, no jakoś tak bym to określił.
tym razem jestem zaopatrzony w zestaw naprawczy i na łopacie mamy chyba moda założonego do lepszego kopania, więc raczej powinno iść bez problemów, no chyba że nas zaskoczą gdzieś jakieś zombiaki jeszcze tu w okolicy, no ale ta łażąca horda była przed chwilą, więc raczej nie powinno być większych problemów. Cały czas problemy z głodem, z wodą. Jest już... O, przybliżyłem się do skarbu, więc się pojawiły zombiaki. Raz, dwa. Tylko dwa. No to nie najgorzej jeszcze. Paszel wąt. Dziadegi. Tak. No i oczywiście jak dokopiemy się do skarbu, otworzymy skrzynię, to oczywiście też się zombiaki pojawią. Kopiemy dalej. Nie ma na co czekać. No w sumie za dużo się tu nie zmieniło. Cały czas jesteśmy w tym kręgu. On jest ciut mniejszy, ale raczej cały czas jesteśmy w środku tego kręgu, czyli to gdzieś powinno być pod nami. W Seven Daysie, w tym podstawowym, czasami miałem tak, że kopałem na środku, a nagle przesunęło mnie o 4 kratki w prawo, w lewo. A tutaj widzę, no może akurat specyfika tej konkretnej rozrywki. Nie mam liny. Zrobić linę to nie jest problem. Ważne, że są kości, ważne, że są patyki, żywica. Więc ten mini zestaw naprawczy to nie ma problemu zrobić. Ten ostatni odcinek był trochę długawy. Tutaj mam nadzieję, że wyjdzie to trochę krócej, no ale też chciałbym te 2-3 dni z tygodnia pokazać mniej więcej, co się dzieje, jakie rzeczy, których przedtem mi się nie udało zrobić, a będę robił, to też oczywiście Wam pokażę. Różne lokacje, misje będziemy pokazywać, no natomiast takiego zbieractwa typowego czy kopania, o jest skrzynka chyba, chyba ją widać stąd już, tylko trzeba się do niej dostać, natomiast takiego zbieractwa typowego, no to nie pokazuję Wam, bo to jest bieganie od punktu A do punktu B, czyli lata między handlarzem albo tą wytwórnią cementu, a tą bazą małą na stacji benzynowej. No i po drodze zbieram co się da, rozbieram samochody, maszyny, pralki, wszystko co się da rozebrać i pozyskać z tego części. Rozwalam oczywiście te wszystkie kamienie, jak się da, gdzie kopię, żeby właśnie mieć glinę, żeby mieć te materiały, więc tego no nie będę pokazywał. Oczywiście tam w międzyczasie jakieś polowanie na zwierzaki, na tego typu rzeczy, żeby mieć to mięcho do przetrwania. No, uda mi się, kurczę, nie uda mi się tej skrzynki dostać jeszcze. No, nie chodzi o to, żeby się do niej zbliżyć, ją otworzyć, tylko sobie tak to zrobić, żebyście mieli łatwą drogę ucieczki z tego dołu, bo jak nie wiem ile ich się pojawi, ale pewnie z 3-4, może nawet 5 zombiaków, jak otworzę skrzynkę, więc najważniejsze tu jest mieć, jak ją otworzyć, a drugie
możliwość szybkiego wycofania się z tego dołu. Bo jak wpadną do was w 3-4 do tego dołu, was zaatakują, no to niestety duża szansa na zgon. Przynajmniej na tym etapie gry. Oho, no. Próbujemy tam. Oho, no. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gagatki. No to nie jest źle jeszcze. Także tak wygląda misja z wykopaniem zapasów. Dzień następny machnąłem już zadanie dla handlarza, wziąłem sobie następne i wyskoczył mi zrzut, więc lecimy po ten zrzut, zobaczymy co tam ciekawego. Ha, kurczaka dzidom. Dobra, bym go złapał faktycznie. Chyba trzeba, podejrzewam, że trzeba z pustą ręką biegnąć za nim i spróbować go złapać. No ale mam mało czasu, żeby się bawić w łapanie kurczaków. Lecimy. Weźmiemy zrzut i będę szukał tych cegieł, bo już tu dużo czasu nie zostało. Raczej tej misji nie będę robił. Zostawię sobie ją na następny dzień. Ale zgarniemy zrzut i będziemy szukać cegieł, bo cegły będą potrzebne. W poprzednim dniu na poszukiwaniach udało mi się znaleźć księgarnię. Tam sporo przepisów, książek. Kilka już miałem takich nieaktywnych, które już znałem, więc przerobiłem sobie to na dane badawcze. Więc cel powoli, powoli się nam realizuje. Będziemy mogli sobie stworzyć własną recepturę, tylko już teraz nie pamiętam, czy to będzie piec, czy kuźnia, ale chyba najpierw piec muszę zrobić. Sporo zombiaków po drodze, wpada exp. W ogóle przy tym bieganiu całym tam i z powrotem bardzo dużo wchodzi mi do tego dodatkowego expa do szabrowania, do przeglądania, ale też staram się wrzucać, jak mam taką możliwość, na tyle rzeczy, żeby iść lekko przeciążonym. Nie jakoś bardzo, żebym był w miarę mobilny, ale tak o parę kilo przeciążonym, 1-2 kilo wystarczy i wtedy też szybko się nabija ta chodzenie z ciężarami. O, widzicie, pyk. I dane badawcze znowu 50, super. Nabija się dosyć szybko to chodzenie z ciężarami i cały czas stopniowo mi się zwiększa udźwig. Czyli fajnie jest to sobie ćwiczyć, ja będę potrzebował tego udźwigu sporo, albo wykorzystać tam się chyba, albo takie, tak, takie piguły się bierze i wtedy ma się 100% do udźwigu. Bo jak będę się przeprowadzał z bazą w przyszłości,
no to te wszystkie stoły, wszystkie rzeczy chcę sobie poprzenosić, a to trochę będzie ważyć na pewno, więc warto by ten udźwig mieć jak największy. Mamy dnia następnego, 14. Lecimy misję. Tutaj, kurczę, chyba już byliśmy. A może nie, nie. To jest sklep z elektroniką, bo tam już jeden kolega stoi. Czy uda się ekstra punkty zebrać? Pięknie. Na hita. Jeżeli strzelamy z tego przykucu, czyli z tego ukrywania się statusu i zombie nas nie widziało wcześniej, no to mamy przelicznik za wyrządzone uszkodzenia. I właśnie przy dobrym strzale, o ty się tu zakradasz, cię odleśnię. I wtedy fajnie na hita można ich ściągnąć. To myślę się przydaje w tym modelu, gdzie się próbujemy gdzieś skradać, rozglądać, to wtedy przy takim zdjęciu na hita to inne zębiaki nie reagują w nocy nawet na to, że któryś tam padł martwy. No, tutaj chyba się nam uda zebrać sporo takich rzeczy wartościowych, jeśli chodzi o materiały, bo pewnie elektronika, widzę książki, części elektryczne. Trzeba by tu poszabrować później trochę w tych półkach. Już coś łazi. Oprócz wyczyszczenia, znaczy wyczyszczenie obiektu, to się zrobi samo przez się, ale musimy znaleźć zapasy, gdzie są ukryte. O, proszę bardzo. Jak szybko poszło? Oczywiście można by już skończyć iść do handlarza, zakończyć misję, no ale fajnie sobie przejrzeć ten cały budynek, bo pamiętajcie, że są takie miejsca później na końcu, gdzie są ekstra nagrody, typu jakieś torba z amunicją, skrzynia i tak dalej. Trzeba sobie do tego dotrzeć i to pozbierać, bo to jest na tym etapie must have, co potrzebujemy. Zbierać wszelkiego rodzaju amunicję, części i wszystko, co jest w tych skrzynkach, tam się znajdą na pewno fajne rzeczy, więc trzeba przejrzeć sobie do końca wszystko. W tym przypadku takie miejsce mamy na dachu i trafiło nam się brzydkie ptaszysko. Chowaj go siekierą. Fajna ta siekiera do walki na krótkim dystansie. Ale szkoda mi jej używać, bo się może przydać w innym momencie też. Ptaszysko sobie rozbierzemy. I pozbieramy tutaj sobie wszystkie rzeczy, które są w skrzynkach. Będziemy mieli temat zamknięty. Takich ciekawszych rzeczy to udało mi się tam w międzyczasie dopaść gdzieś garnek i grill, więc jestem do przodu też, jeśli chodzi o jedzenie.
mogę sobie robić bekon z jajkami, wodę gotować w butelkach, więc pod tym względem jest duży skok naprzód. No i gdzieś tu łażą, słyszę na dole wyrwi kufle, ale nie wiem, czy się będę z nimi tutaj bił, tylko chyba pobiegnę sobie do 100 danych badawczych. Super. Tylko chyba pobiegnę sobie do handlarza i będzie temat zamknięty. A odnośnie cegieł, nachodziłem się po mieście, w różne miejsca zaglądałem, kurczę, nigdy nie mogłem natrafić na te palety z kamieniami, żeby te cegły sobie szepnąć. Pewnie jak nie zwracałem na to uwagi, to było tego wszędzie pełno. Ale tutaj patrzyłem, gdzieś jakieś powalone te budynki, rozwalone. A tu nagle za siatką na górze skład jakichś materiałów i pełno tych kamieni. Ja tych cegieł dużo nie potrzebuję, więc zaraz sobie je kopnąłem. Gdzieś mi się 6 udało dopaść, ale myślę, że jak skasuję te, to już będę miał na tyle dużo, żeby zacząć sobie budować piec. A już będę miał piec, to cegły będę sobie mógł produkować z gliny. Więc tylko te pierwsze trzeba po prostu zdobyć, aby wybudować swój własny piec do tworzenia wytopów. I w sumie na ten odcinek myślę, że to wszystko. Będzie trochę krótszy niż ten ostatni, ale to dobrze. A my słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy mieli pewnie trochę dnia i hordę, bo dzisiaj mamy dzień 14, więc podejrzewam, że w dniu 15 będziemy mieli hordę. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, cześć.